chciałem tego, korzystając w mordę z uprzejmości, za co rączkami całuję, chciałbym tu wystąpić jako sponsor, mecenas i ten, no, i jak są te filmy kukiełkowe? Animator. Jako sponsor, mecenas i animator kultury. I od razu pragnę ostrzec, że kultura to jest coś takie ważne dla narodu i w ogóle. To jest coś takie, że to się w pale nie mieści. Nie ma to, tamto, pieniądze, nie pieniądze, bo najsamprzód jest tak, że najpierw kultura, potem długo, długo nic i sztuka na końcu. Ale kultura to nie jest coś takie, że ba, chodzić do muzea. Ja był w muzea i widział tam takie rzeczy, żeby wam tu jeden z drugim, nie jednemu, po prostu gały na wierzch wyszły. Ale co też również zauważyłem, nie ma tak na świecie, że jeden z drugim wchodzi do tego muzea i od razu z tymi łapami pchać się, dotykać tego eksponata. No gdzie? Najsamszą trochę kultury osobistej, a potem z łapami do muzea. Także, jeżeli jeden z drugim nie ma w sobie tej siły, żeby nie dotykać, niech nie wchodzi. Niech omija z daleka, niech se na miasto pójdzie do Biedronki Lewiatana Rossmana, to tam niech se dotyka. Dalej są te książki. No jednak trzeba to czytać. No bo taki autor, pisarz, prawda, namordował się, szmalu nabrał, często gęsto umarł nawet. Dostał te Nobla. No to przez sam szacunek trzeba by to przekartkować. Ale znowuż nie przesadzajmy. Są piękne kawałki. Sam jeden czytałem 5-6 razy. To płakałem łzami. Do tego są te biblioteki. No ja wiem, że to ciężko, że trzeba taką książkę później nazad oddać. No bo w końcu za darmochę się wzięło, prawda? I znowuż, jeżeli nie czujesz sobie tej siły, żeby oddać książkę, nie pożyczaj. Nie wchodź, nie zaglądaj. Idź na drugą stronę ulicy, tam sobie piwo wypijesz, najwyżej flaszki nie oddasz. O, jeszcze mi się przypomniało, jak różni kulturalni ludzie, no tam gdzieś w pijalni piwa, gdzieś tam przed sklepem u Szymana, pytają mnie, co ja kombinuję o takim konkursie chopinowskim. To ja zawsze mówię, że taki konkurs chopinowski bardzo dobry jest. Ponieważ, że Chopin Fryderyk wielkim kompozytorem był. No bo rzeczywiście trzeba mieć tę żelazową wolę, żeby tyle kawałków wykombinować. Dalej. Pytają mnie również, co ja sądzę o takiej sprawie. Który pianista jest najlepszy? To
To ogólnie jest tajemnica, bo to Jury tam kombinuje. Ale na mój rozum nie jest najlepszy taki, co to pan jak poparzony zagra tego kawałka i poleci. No gdzie? Powagi trochę. Lepszy jest taki, co wejdzie powoli, tu popatrzy, tam popatrzy, żeby mu tam papierkami nie szeleściły. Ważne jest, żeby łysy nie był, bo musi tym łbem zarzucić. Kłaków nie ma, no to czym będzie zarzucał? Wejdzie, popatrzy tu, popatrzy tam, łbem zarzuci, przyjrzy się na tego czarnego krokodyla z tym patykiem w gębie, stołka se ustawi, ogony fraka ryb, siądzie, szpony do góry, po mankietach czy pozapinane, po pazurach czy poobcinane, do góry się koncentruje. Wyłączyłem to żelazko, czy nie wyłączyłem? Wyłączyłem. Paluchy powygina w te, jeszcze raz tam z powrotem, bo w paluchach mocny strasznie musi być. Jakby mu ta klapa fortepianu znienacka opadła, no to facet nie ma roboty do końca życia. I znowu szpony do góry, po mankietach, po pazurach i już wie, że tego stołka se za blisko przysunął. Odsunie sobie, jak taki kręcony jest, to w tą stronę pokręci, w tamtą z powrotem i znowuż ogony fraka, ryb, siądzie, szpony do góry, po mankietach, po pazurach. Bo najlepszy jest taki, który w ogóle nie zagra. A ponieważ, kochani, od kultury trzeba się uczyć, to uczmy się przed robotą pokombinować trochę, łbem zarzucić, rękami pomachać, jak jeszcze trochę czasu przed fajerantem wystarczy, coś zrobić. Dziękuję.